Jak tam pływanie po głębokiej wodzie? Mam nadzieję, że okej. Okay. Pomogę oczywiście, pomogę. Teraz przejdziemy do zagadnienia bardzo istotnego, mianowicie oddziaływanie warstw na siebie. Usunąłem jedno z tych zdjęć, wobec tego mamy warstwę, na którym jest zdjęcie, które zajmuje cały obszar dokumentu i to po lewej stronie. Utworzę jeszcze jedną warstwę, która utworzy się automatycznie, jeżeli wybieramy narzędzie, które jest tutaj z kształtu tworzenia, prawda? Biorę Hard Tool. I utworzymy sobie no takie duże serce, żeby to było widać, o co chodzi, prawda? Dokładnie, żeby teraz było to bardzo dobrze widoczne. Tak, że zrobimy to serce, no to serce zrobimy czerwone. No, akurat trafiłem z kolorem, tak jak trzeba, tak sobie życzyłem. Fajnie. Narzędzie Move Tool. Ok, odznaczę to. I teraz tak, no oczywiście ile osób, tyle pomysłów, to po pierwsze, a też i same warstwy i oddziaływanie tych warstw na siebie daje nam właściwie możliwości nieskończone. Jeżeli będziemy w stanie nauczyć się pracy z warstwami i ich zależności względem siebie, to jesteśmy o no, 100 kilometrów przed wszystkimi innymi, którzy dopiero kuleją z tym, prawda? Tak to wygląda. Trzeba po prostu przysiąść nad tym i wiedzieć dokładnie co z czym, dlaczego i właśnie jak to funkcjonuje. Dobrze, pierwsza rzecz podstawowa to jest mieszanie kanałów, prawda? Czyli zaznaczam sobie warstwę, która jest u góry, no to serduszko. I mamy zakładkę, gdzie pisze normal. Klikam w strzałeczkę i są tutaj nazwy: Multiply, Linearburn, Darken Color, Lighten Screen. No, mnóstwo, nie będę czytał, prawda? Wszystkie, wiadomo. Każdy z tych nazw mówi nam, że jest to specyficzny tryb, w jakim warstwa, czy też obiekt, bo nie warstwa, ale obiekt pomiesza się z obiektami pod spodem w tym przypadku. Tak? Czyli wybiorę sobie dla przykładu, może nie będę wybierał, bo można to zrobić też w ten sposób, eksperymentując sobie, jak to będzie wyglądało. Po prostu najeżdżam kursorem, proszę bardzo, w trybie darken, czyli ciemniejszy, tak wyglądają te dwa zdjęcia, prawda, pod spodem. Multiply, tutaj mamy wypalenie koloru, tak na polski, ciemniejszy kolor, lighten, screen, prawda? Przesuwam sobie kursor w dół, overlay, prawda? I widzę, jak to wygląda, prawda? Kolor, prawda? No, mamy nawet taką warstwę, taki tryb mieszania, przepraszam, gdzie erase, wymaż, zaznaczę to. I jak widać, serce nie zajmuje całego dokumentu, prawda? Całej warstwy. Wobec tego jego oddziaływanie na tej warstwie dotyczy tego kształtu, który jest kształtem serca. Wszystko, co jest poza sercem, pozostało nienaruszone. W przypadku trybu Erase, czyli wymaż, oddziaływanie dotyczy oczywiście wszystkich warstw pod spodem. Gdybym tu jeszcze miał 15 innych zdjęć pod spodem, to tak samo byłoby to wymazane z tych zdjęć. Ten kształt serca. Oczywiście samego serca też nie widzimy, bo zostało wymazane, bo podlega ta warstwa tej zmianie w tym przypadku. I te zdjęcia pod spodem też podlegają tym zmianom. Tak, wrócę tutaj do szybciutko overlay. I teraz tak, ile zdjęć, miliony zdjęć na świecie, nie znajdziecie dwóch takich samych zdjęć? Chyba, że jest to kopia, no to oczywista rzecz, że tak. A jeżeli są to osobne i różne zdjęcia robione, to jak widzicie na tym przykładzie, różnie to wygląda. Niestety, no może nie niestety, a może właśnie świetnie, bo możemy uzyskiwać różne efekty przy pomocy jednego trybu mieszania, co daje nam właściwie nieskończoną ilość kombinacji. Tak? I widzimy na tym zdjęciu z prawej strony, prawda? To niebo i ta góra, ta woda stała się czerwona. Natomiast, no może tak, wyłączę widoczność tej warstwy. Popatrzcie, tu jest jaśniejszy, taki bardzo błękitny kolor nieba, tu jest nieco bardziej niebieski. I już tylko tyle wystarczy, że to są inne odcienie niebieskiego, aby efekt był różny. Proszę bardzo. Tutaj to niebo stało się takie różowawe, prawda? A tutaj chmury stały się różowe, a niebo jeszcze ciemniejsze, prawda? Więc zupełnie, ile zdjęć, tyle różnych efektów, prawda? No i teraz jak to zdjęcie, może tak, na początek jeszcze wyłączę ten tryb overlay, przejdę do normal, pokażę Wam, jak warstwy, a później zrobimy taki fajny efekt przy pomocy
trybu mieszania warstw. Jak warstwy oddziaływują na siebie? No, w ten sposób to widzimy, prawda? To znamy już, że jedna jest nad drugą, obiekty na nie umieszczone, jeżeli są nieprzezroczyste, to przykrywają, wiadomo. Ale mogę warstwy ciąć względem siebie. No, zaraz, jak ciąć, ktoś powie, no, można, można, kochani, już wam pokazuję. Chciałbym, aby w połowie tego serca, tej lewej, było to zdjęcie umieszczone. I nic więcej, żeby nie było widać, tylko w połówce, może, nie będę się wygłupiał, zróbmy tak. Chciałbym, aby w tym sercu było umieszczone to zdjęcie, które jest pod spodem. Co robię? Jeżeli zdjęcie ma być umieszczone w sercu, to chwytam zdjęcie, przeciągam je do góry, kiedy pojawi się ten pasek, który nie jest pełny i na podglądzie widać, co się stało, prawda? Puszczam. I teraz to zdjęcie jest widoczne tylko i wyłącznie w kształcie serca. No, jakikolwiek kształt sobie wymyślimy, tak będzie, prawda? To nie tylko serce, oczywista sprawa. Mogę chwycić to zdjęcie, popatrzcie, i ustawiać je sobie w ten sposób, aby było, oczywiście mogę skalować, tak, obracać je i tak dalej, aby było, no może zróbmy tak, żeby same góry bez tego pana na dole tutaj, prawda, były w tym sercu. Proszę bardzo, prawda? Mamy efekt gotowy. Natomiast ja chciałbym wam pokazać możliwości, wycofam operację, kiedy serducho jest na środku, chciałbym wam pokazać możliwości, kiedy no, wyłączę widoczność tutaj tego serca. Kiedy użyję trybu overlay, zrobię to, a za chwileczkę włączę oczywiście widoczność warstwy. I wtedy te drzewa tutaj będą bardzo, bardzo czerwone. I chciałbym je zrobić bardzo, bardzo czerwonymi. Oczywiście nie muszę wykorzystywać kształtu serca. Mogę po prostu nawet pędzlem namalować czerwony kolor na tych drzewach i odpowiednio później to obrobić. Ale chcę wam coś jeszcze więcej pokazać niż tylko kolorowanie drzew. Włączam widoczność serca. Mamy, no, to taka czerwień, że aż głowa boli, prawda? Oczywiście mogę to serce tutaj, no, zróbmy je troszkę ciemniejsze, żeby to tak nie raziło po oczach. O, właśnie, już jest lepiej. Dobrze. No i teraz tak, serce przeciągnę do zdjęcia, czyli odwrotność sytuacji jak wcześniej. To teraz kształt serca zostanie umieszczony w zdjęciu, czyli w tej połówce, czyli połówka serca. Chwytam za serce, warstwę z sercem, przeciągam do zdjęcia. Już na podglądzie widać, prawda? Co się stało? Puszczam, proszę bardzo. Ono jest zachowane całe na warstwie, ale przez to, że w ten sposób przyciąłem jedną obiekty z jednej warstwy do obiektów z drugiej warstwy, widzę tylko połowę. To serce już nie oddziaływuje na to zdjęcie, które duże, które jest pod spodem, na to zdjęcie z prawej strony, prawda? Tylko na to z lewej, ok. No, teraz chciałbym się pozbyć, no jest sposobów kilka oczywiście, ja wam pokażę jeszcze cały czas sposób mieszania warstw. Chciałbym się pozbyć tego różu, prawda, z gór i z tego nieba, prawda, no, żeby to nie było różowe, bo chodzi mi tylko o czerwone drzewa. Oczywiście zaznaczam warstwę, klikam w ten trybik. Tu mamy bardzo, bardzo ciekawe okienko, mianowicie jest to blend option, czyli opcje mieszania. No właśnie, mieszania warstw ze sobą, tak? Czy obiektów na warstwach. Ja zawsze mówię warstwy, bo to tak z przyzwyczajenia, ale chodzi oczywiście, że nie same warstwy, bo to jest warstwa, to jest przezroczyste szkło, to już mówiłem, prawda? I na tym szkle są obiekty i one się ze sobą będą mieszały, prawda? Tak jak teraz właśnie przy trybie overlay mamy pomieszany fragment zdjęcia z czerwonym sercem. No dobrze, oczywiście tu blend game, to gamma to zostawiam, master, czyli teraz moje oddziaływania będą dotyczyły wszystkich, całości jakby, ogólnie. Natomiast mogę wybrać sobie odpowiedni kanał, red, green, blue, bo posługuję się kolorystyką RGB, prawda? Na dole mamy opcje związane, że no jakby utworzenia linii, prawda? Czyli będzie to linear, czyli proste, ostre zakończenia, czy tak, czy jak można powiedzieć, prawda? Jeżeli to odznaczę, to będą łuki. No i teraz popatrzmy. Wybiorę sobie opcję tutaj, blue. Chwycimy opcję tutaj za ten suwaczek. Tu też linear odznaczę. I pionowo w dół. Popatrzcie na zdjęcie, co się dzieje. Róż znika. Całkiem na dół. Bum. Jeszcze chwycę na środku.
Jeszcze, no tu już zaczynają drzewa mi po prostu mniej czerwone być. Wobec tego tylko troszeczkę o, może w ten sposób. Proszę bardzo. Gotowe. Tak? Zaznaczam. Znaczy klikam na krzyżyk, zamykam, czyli zatwierdzam zmiany w ten sposób. Proszę bardzo. Opcje mieszania ze sobą warstw, obiektów na warstwach, też w ten sposób możemy jeszcze poprawiać, zmieniać. Ja nie muszę wybierać opcji overlay, prawda? Mogę wybrać opcję normal i popatrzcie, tak to wygląda, prawda? Przy tej opcji normal, czyli niezmieniane żadne kolory, wygląda to w ten sposób, że z tego nieba faktycznie nie ma, na tym niebie zniknęła czerwień, prawda? Ale mi chodzi o zrobienie overlay czerwonych drzew. Są tu, prawda, nieścisłości jeszcze. Mógłbym próbować pozbyć się z tej trawy, ale byłoby to już żmudne. Tak? To, co mnie najbardziej interesowało, pozbyłem się. Niebo jest piękne, błękitne, czyste. Warto w takiej sytuacji skorzystać z maski. Zaznaczam warstwę z sercem oczywiście. Dodaję mask layer, klikam w tą ikonkę. Prawda? Mam ją zaznaczoną. No i teraz zbliżę widok szybciutko. Pędzel o maskach będzie osobno, bardzo duży temat. Szybciutko hardness, czyli twardość końcówki pędzla 0, opacity, czyli jej intensywność, jej krycie 18. I maluję, oczywiście, przepraszam, czarny kolor. Czarny kolor ukrywa na maskach, maluję po tej trawie. Bum, 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 bum. Gotowe. Co się stało? Na masce pojawił się czarny kolor, który mi ukrył ten fragment serca w trybie overlay. Prawda? Przez co, może zmniejszę ten pędzelek troszeczkę, przez co, tutaj jeszcze poklikam, mam tylko i wyłącznie te drzewa, prawda? Czerwone. Tutaj gór troszeczkę załapało. To samo, prawda? To samo tutaj może troszeczkę to krycie zwiększę, żeby to szybciej po prostu poszło. Może będzie mniej precyzyjnie, ale szybciej. Tak, tutaj sobie poklikamy, proszę bardzo. No i martwi mnie jeszcze ten kant taki tutaj, prawda? Ten kant mnie martwi, że takie ostre jest. No to teraz duży pędzel. Teraz oczywiście mniejsze krycie właśnie z powrotem. I tak poprzeciągam troszeczkę po tym kancie. O, oddalę widok. Proszę bardzo. Tryb krycia warstwy. Blend option, prawda? Użyte. Plus maska, o której oczywiście będę mówił. Mamy efekt tak, jak sobie życzyłem. Zapraszam do kolejnej części. Takie bardziej znowu praktyczne, jeszcze bardziej praktyczne wykorzystanie opcji mieszania warstw. I oczywiście no, warstwy dają nam pewną iluzję, że to jest jedna całość, ale tak nie jest oczywiście.